Hej, lecimy z kolejnym cotygodniowym przeglądem newsów i ciekawostek ze świata idei, zaczynając od tego, że w niedawnej odsłonie programu publicystycznego Graffiti, emitowanego przez Polsat News, gościem była pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula. I w trakcie dyskusji redaktor zapytał panią minister do spraw równości o jej podejście do sprawy równości wieku emerytalnego. I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest chyba najbardziej jawnie nierówne prawo w Polsce, prawda? Bo przypomnijmy, że w Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przy czym średnia długość życia w Polsce to 81 lat dla kobiet i 73 lata dla mężczyzn. To znaczy, że statystycznie kobieta w Polsce jest na emeryturze przez 21 lat, a te statystycznie mężczyzna przez 8,4. Mężczyźni żyją na emeryturze prawie 13 lat krócej niż kobiety, więc to jest dobre pytanie, prawda? Na co pani minister do spraw równości odpowiedziała, że żadnego zrównywania wieku emerytalnego nie będzie. Pani powiedziała, że może rozmawiać o równości, jeśli chodzi o większe zaangażowanie mężczyzn w życie rodzinne, bo kobiety przyjmują na siebie, jak pani to ujmuje, darmową rolę opiekuńczą wobec dzieci, osób starszych i chorych. I wprost pani mówi, że gdy mężczyźni zaczną się angażować w życie rodzinne, to wtedy być może, zaznacza być może, będzie można pomówić o jakimś zrównaniu dla nich wieku emerytalnego. Tutaj na dole poza linkiem do całego programu jest też link do samej tej konkretnej wypowiedzi. No bo pani tutaj mówi, parafrazując, tak, innymi słowy, panie Areczku, równość to jest dla kobiet. Dla mężczyzn mamy pretensje i poczucie winy. O taką równość zabiega pani minister równości. I abstrahując od emocji, jakie może wzbudzać taka wypowiedź u niektórych, to przyjrzyjmy się, co właściwie pani Kotula tutaj mówi, jak uzasadnia swoją postawę. No bo nawet uznając problem, jaki ona rozpoznaje, tak, i na jakim chce się skupić, no to zauważmy, że pani Kotula wprost tutaj stosuje odpowiedzialność zbiorową i koncept winy klasowej ciążącej na mężczyznach. No bo nieważne, jak ty osobiście się angażujesz w pracę opiekuńczą w swoim domu, i tak nie będziesz miał równego wieku emerytalnego, bo kolektywnie mężczyzn oceniamy jako niedostatecznych w tym aspekcie. Kolejno, właśnie zwróćmy uwagę na uzasadnienia takiej postawy. Pani posługuje się ideologicznym zbitkiem, takim jak darmowa praca opiekuńcza. No bo pani Kotula zwraca uwagę na faktyczną dysproporcję istniejącą w społeczeństwie. Kobiety naprawdę wykonują znaczną większość pracy opiekuńczej nad dziećmi, a także osobami starszymi i chorymi. Tylko że ta interpretacja, nazwanie tego zjawiska darmową pracą opiekuńczą sugeruje, że skoro nie otrzymujesz pieniędzy za spędzanie czasu z własnym dzieckiem lub z własną chorą matką na przykład, to to jest właśnie darmowa praca. To już jest interpretacja tej obserwacji. I to taka interpretacja, która ma sugerować, że coś jest nie tak z tym, że to jest jakiś wyzysk, tak? No bo to jest darmowa praca. Już pomijam nawet to, że to w ogóle jest błędna sugestia, tak? W tym sensie, że oczywiście, że to jest praca, ale to nie jest praca darmowa, tylko w jej efekcie otrzymujesz pewną usługę, którą sam wykonałeś lub wykonałaś na rzecz swojego gospodarstwa domowego i ludzi w nim. No ale dobra, to jest faktyczna praca, tak? I to jest faktyczne obciążenie, które spada statystycznie częściej na kobiety. Tylko co w tym czasie statystycznie częściej robią mężczyźni z tego gospodarstwa domowego? No bo rozumiem, że problem jest dlatego, że facet się w tym czasie opierdala, tak? Nie robi nadgodzin, nie wykonuje żadnych innych czynności pożytecznych dla całej rodziny, tylko nic nie robi, albo ewentualnie się bawi, tak? Jeżeli tak, to to jest niesprawiedliwa forma podziału obowiązków w domu. Jeżeli jakimś cudem ktoś jeszcze tego nie wie, to szerzenie świadomości na ten temat jest moim zdaniem bardzo ważne. Ale przypomnijmy, że przeciętny statystyczny mężczyzna pracuje w Polsce 20 godzin miesięcznie więcej niż przeciętna kobieta według danych Eurostatu. No bo pracuje na większe części etatu, bierze nadgodziny i tak dalej. Częściej mężczyźni wybierają w Polsce pracę na zewnątrz, pracę niebezpieczną, pracę z większym czasem dojazdu, ale lepiej płatną i tak dalej. I czy to jest źle, że jeżeli mężczyzna pracuje więcej zawodowo na rzecz rodziny, to w tym czasie kobieta, która wcześniej wróciła z pracy, wysila się na rzecz rodziny, na przykład w formie opieki? No, pani powie, że to jest źle, bo kobiety nie dostają za to pieniędzy, a mężczyzna dostał pieniądze za tę pracę. Ale przepraszam bardzo, kto wyda te pieniądze, które mężczyzna dostał za tamtą pracę? No bo wiecie też, statystycznie kobiety dokonują od 70 do 80% decyzji zakupowych. Kobiety decydują o wydawaniu większości pieniędzy w gospodarstwie domowym. Ale wiecie, to wszystko się jeszcze mieści w granicach normy chyba, nie?
to, że w normalnym domu istnieje podział obowiązków i podział odpowiedzialności. I różni ludzie wysilają się w różnych sferach życia i jedna osoba wysila się bardziej w jednej sferze, inna się wysila bardziej w drugiej, ale się staramy, żeby z owoców tego wysiłku wszyscy mogli korzystać w sposób sprawiedliwy. I jeśli zachodzi jakaś faktyczna rażąca niesprawiedliwość w podziale obowiązków, na przykład w czyimś domu, to jest problem oczywiście. Może wynikający z nieadekwatnych norm kulturowych, może ktoś został wychowany do nich i tak dalej. I raz jeszcze, myślę, że warto szerzyć informacje na ten temat, ale kolektywne, odgórne, z perspektywy ministerstwa, traktowanie wszystkich takich sytuacji jak podział obowiązków jako niesprawiedliwe, jest osadzone na bardzo kwestionowalnych założeniach ideowych. No bo zauważmy, że gdy pani Kotula określa to zjawisko mianem darmowej pracy i sugeruje, że to jest jakaś niesprawiedliwość klasowa, usprawiedliwiająca na dodatek kolektywne karanie tej drugiej klasy społecznej, mężczyzn, którzy są rzekomo winni tego wszystkiego, to jest podszyte założeniem, że większe zaangażowanie kobiet w danych dziedzinach jest problemem i należy im ulżyć, ale większe zaangażowanie mężczyzn w innych dziedzinach jest czymś naturalnym i oczywistym i tak ma być, tak ma zostać, bo czemu nie? No, takie założenie, takie decyzje da się usprawiedliwić wyłącznie uznaniem kobiet za specjalny rodzaj obywateli, zasługujących na szczególne traktowanie, a mężczyzn za gorszy rodzaj obywateli, którzy są czemuś kolektywnie winni i przez to można ich kolektywnie traktować tak, a nie inaczej. Tak na marginesie to w ogóle zastanówcie się, jak sądzicie, ilu jest w Polsce 60-kilkulatków, którzy zamiast wlec się do roboty 45 rok z rzędu, woleliby spędzić ten czas z własnymi wnukami na przykład? Czy krokiem do powiększenia męskiego zaangażowania w opiekę nie byłoby właśnie zrównanie wieku emerytalnego? Ale pani Kotula nie jest najwidoczniej zdolna do takiego rozumowania, ponieważ można odnieść wrażenie, że myśli ona o kobietach i mężczyznach w kategorii skonfliktowanych klas społecznych, spośród których jednej klasie trzeba dowalić, a drugą trzeba afirmować. I pani minister Kotula prezentuje postawę, tutaj po prostu trzeba nazwać to po imieniu, seksistowską i pogardliwą wobec części społeczeństwa. I tę postawę wynosi na szczebel ministerialny. Prawo w Polsce jest teraz kreowane przez ludzi kierujących się dyskryminującą, seksistowską ideologią. I oczywiście ktoś może bardzo słusznie zakrzyknąć, że przecież w poprzednim rządzie to ministrowie też się pogardliwie wyrażali o ludziach, na przykład o LGBT. Macie rację, tak właśnie było i to było absolutnie skandaliczne. Tylko zauważmy, że zamieniliśmy ministrów pogardliwie wypowiadających się o pewnym marginesie społeczeństwa na panią minister pogardliwie wypowiadającą się o połowie społeczeństwa. I ta sama pani, też zauważmy, za chwilę będzie zajmować się prawem na temat karania za tak zwaną mowę nienawiści. I myślę, że można wysuwać podejrzenia, że prawo to właśnie również zostanie dokładnie tak skonstruowane, aby chronić te grupy, które środowisko ideologiczne pani Kotuli uważa za moralnie lepszych, a absolutnie nie chronić całej reszty, którą uważa to środowisko za moralnie gorszych. Następnie. Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych opublikował w środę setki stron dokumentów z pozwu byłej ofiary oskarżonego o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt miliardera Jeffreya Epsteina przeciwko jego partnerce Ghislaine Maxwell. Dokumenty nie ujawniają przełomowych informacji w głośnej sprawie, jednak zawierają zeznania świadków mówiące o bliskich relacjach Epsteina z przedstawicielami elit, w tym byłymi prezydentami Billem Clintonem i Donaldem Trumpem oraz naukowcem Stephenem Hawkingiem. Dokumenty, które wcześniej były mocno okrojone i ukrywały personalia osób związanych z Epsteinem, zostały niemal w pełni ujawnione na wniosek gazety Miami Herald. Jednak mimo podgrzewanych przez tabloidy i polityków oczekiwań związanych z decyzją sądu, zdają się nie zawierać zbyt wielu informacji poza tymi, które wielokrotnie były już podawane w mediach. W wielu dokumentach przejawiają się m.in. nazwiska byłego prezydenta Billa Clintona, który już wcześniej był wymieniany jako znajomy miliardera oskarżonego o masowe wykorzystywanie nieletnich dziewczyn. Joanna Sjoberg, jedna z kobiet, które oskarżały Epsteina, powiedziała, że choć nie była świadkiem kontaktów Epsteina z Clintonem, to Epstein powiedział jej, że Clinton lubi młode. W dokumentach pojawia się też nazwisko samego Trumpa, który sam przed laty chwalił się prasie wielokrotną znajomością z Epsteinem, mówiąc, że jest świetnym gościem, który lubi piękne kobiety,
kobiety, tak jak ja, i wiele z nich to te młodsze. Jeden z pracowników Epsteina również zeznawał, że obaj się znali i rozmawiali przez telefon. Jako potencjalni znajomi dyskredytowanego bogacza wymieniani są też w dokumentach m.in. modelka Naomi Campbell, iluzjonista David Copperfield, były wiceprezydent Al Gore, a także słynny fizyk Stephen Hawking. Ten ostatni był gościem na wyspie Epsteina w 2006 roku podczas organizowanej przez miliardera imprezy. Ten temat oczywiście znacznie bardziej żywy jest za oceanem niż u nas, ale ja zachęcam do przyglądania się temu i patrzenia, czy te doniesienia, które się cały czas pojawiają nowe, tak, w tym temacie, czy one wpłyną jakkolwiek na publiczną percepcję tych ludzi tam wymienianych, czy w ogóle może na ich kariery, albo na pamięć o tych osobach, ponieważ niektóre z nich już nie żyją, prawda? I które, jak się okazywało, brały udział w imprezach organizowanych na wyspie Epsteina. Czy może też tak okaże, że również jak w Polsce, tak jak na przykład ukazywały dokumenty Mariusza Zielkę, okaże się, że jednak pedofilia oraz przyzwalanie na pedofilię, nieinformowanie o pedofilii, to jest skandal, zależnie od tego, w jakim środowisku się dzieje i czy mediom opłaca się to nagłaśniać, bo czasami nie. I wtedy jest cisza. Kolejną. Rząd Izraela prowadzi rozmowy z Demokratyczną Republiką Konga, Arabią Saudyjską i innymi państwami o dobrowolnym przesiedlaniu, w cudzysłowie, tam mieszkańców Strefy Gazy, Palestyńczyków, podał w środę portal Times of Israel, powołując się na wysokiej rangi przedstawicieli władzy i służb bezpieczeństwa. Do, w cudzysłowie, dobrowolnego przesiedlenia Palestyńczyków miałoby dojść po zakończeniu intensywnej fazy konfliktu w Strefie Gazy. Według rozmówców portalu pomysł ten staje się kluczowym elementem polityki rządu premiera Benjamina Netanyahu. Również w poniedziałek Ben-Gwir wezwał do powrotu żydowskich osadników do Strefy Gazy i stwierdził, że trzeba, w cudzysłowie, zachęcać ludność palestyńską do emigracji. W środę Smotrich oznajmił, że 70% mieszkańców Izraela popiera plan zachęcenia Palestyńczyków do dobrowolnej emigracji, ponieważ 2 miliony ludzi w Strefie Gazy budzą się codziennie z pragnieniem zniszczenia państwa Izrael, relacjonuje portal. Minister do spraw wywiadu oceniła, że kontroli nad Strefą Gazy nie można przekazać autonomii palestyńskiej, a mieszkańców tej półenklawy nie można pozostawić na miejscu, ponieważ będą się tam uczyć nienawiści do Izraela, a zatem kolejne ataki na państwo żydowskie byłyby tylko kwestią czasu. Świat powinien wspierać humanitarną emigrację, ponieważ jest to jedyne znane mi rozwiązanie, oświadczyła Gamaliel, którą cytuje portal. Do wezwań Smotricha i Ben-Gwira dotyczących dobrowolnej emigracji Palestyńczyków odniosły się resorty dyplomacji USA i Francji. Resort spraw zagranicznych Francji potępił skrajnie prawicowych ministrów za prowokacyjne wzywanie Palestyńczyków do emigracji i wezwał państwo żydowskie do powstrzymania się od podobnych prowokacyjnych deklaracji, które są nieodpowiedzialne i prowadzą do eskalacji napięć. Departament Stanu USA przekazał w komunikacie, że Stany Zjednoczone odrzucają oświadczenia tych panów opowiadających się za relokacją Palestyńczyków poza Strefę Gazy, ponieważ ta retoryka jest podżegająca i nieodpowiedzialna. No bo wiecie, przesiedlenie 2 milionów ludzi skończyłoby się katastrofą. No bo oni tutaj oczywiście mówią o jakimś dobrowolnym wyjeździe i w cudzysłowie zachęcaniu, no ale chyba wiemy, jak w praktyce by to wyglądało. Nawet z perspektywy czysto organizacyjnej nie ma wątpliwości, że byłaby to seria tragedii. I więc zupełnie zrozumiałe, że krytykują to nie tylko sami zainteresowani, ale też i co bardziej cywilizowane państwa. Natomiast czy to znaczy, że to się nie odbędzie? No nie wiem. Zobaczymy. Bo tak jak wspominaliśmy w poprzednich miesiącach, raczej jest jasnym, że nie będzie powrotu do tych relacji sprzed palestyńskiego ataku na Izrael w październiku. I teraz wszyscy pomysł ten krytykują, ale co będzie, jeżeli Izrael się zepnie i faktycznie postanowi wywieźć tych ludzi do Kongo? Znaczy, ja nie wiem, czy to się zdarzy, ale po tym, co Izrael robił w ostatnich miesiącach, czy można wykluczać takie rzeczy? Nie wiem. Ale tak na marginesie, to nie wiem, czy wam się też przypomina takie przedwojenny pomysł przesiedlenia Żydów na Madagaskar. I to jest w ogóle ciekawe, jak historia w niesamowite sposoby potrafi zataczać koło. Następnie. Rektor Uniwersytetu Harvarda, Claudine Gay, złożyła rezygnację ze stanowiska. Jak wyjaśniła, zrobiła to ze względu na ataki osobiste i groźby na tle rasowym, tak ona stwierdziła. Wcześniej jednak wobec kobiety wystosowane były oskarżenia o plagiat i brak reakcji jej na antysemickie postawy w trakcie konfliktu Izraela z Hamasem, które się pojawiały na Harvardzie. Problemy jej rozpoczęły się już kilka miesięcy temu. Wówczas w przestrzeni publicznej pojawiły się zarzuty dotyczące niewłaściwych cytowań źródeł naukowych.
dawało to podstawy do oskarżeń o plagiat. W grudniu 2023 roku rektor stawiła się na złożenie zeznań przed amerykańskim kongresem. Claudine Gay tłumaczyła się z braku reakcji władz uniwersytetu na wypowiedzi studentów, którzy w świetle konfliktu Izraela z Hamasem nawoływali do ludobójstwa Żydów. Być może pamiętacie, kilka prasówek temu komentowaliśmy to przesłuchanie, w której ona, ta pani i inni rektorzy innych uczelni nie byli w stanie stwierdzić, czy nawoływanie do ludobójstwa Żydów jest akceptowalne na uczelni, czy nie. Że to ciężka sprawa, ciężko to oceniać, nie? Za wyrzuceniem Claudine ze stanowiska opowiedziało się wielu znanych absolwentów i darczyńców Harvardu. Wśród popierających byli także przedstawiciele Partii Demokratycznej. W oświadczeniu, które pojawiło się m.in. w mediach społecznościowych, rektor oznajmiła, że jej decyzja związana jest z ogromną falą ataków. Z ciężkim sercem, ale i głęboką miłością do Harvardu pisze, aby poinformować, że ustąpię ze stanowiska. Oznajmiła: to niepokojące, że poddano w wątpliwość moje zaangażowanie w przeciwstawianie się nienawiści i przestrzeganie dyscypliny naukowej. 53-latka sprawowała swoją funkcję przez 6 miesięcy. Była pierwszą czarnoskórą osobą na tym stanowisku, a zarazem drugą kobietą. Jej kadencja była najkrótszą w 388-letniej historii uczelni. Wiecie, co jest ciekawe? W Stanach Zjednoczonych to była wielka feta kilka miesięcy temu z okazji tego, że patrzcie, jacy jesteśmy postępowi, wybraliśmy czarną kobietę po raz pierwszy na rektora Harvardu. No takie były klimaty wtedy. Bo to jest ważne, jaki ona ma kolor skóry. I ja rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych są uwarunkowania historyczne, że tak powiem, które skłaniają niektórych do takiej postawy. I ja nie mam dobrych odpowiedzi na to, co tam się powinno zrobić z tymi uwarunkowaniami historycznymi, ale skutkiem takiego celebrowania polityki tożsamości, że hurra, wybraliśmy czarną kobietę na rektora, jest teraz to, że inne środowiska w Stanach Zjednoczonych komentują w tym momencie, że patrzcie, wybrali pierwszą czarną kobietę na rektora Harvardu i trzeba było ją zmusić do odejścia za antysemityzm i za plagiat. No bo jeżeli wtedy to było bardzo ważne, że ona jest czarna, no to nie dziwmy się, że teraz dla innych ludzi też to jest bardzo ważne. Następnie. Bańka cen mieszkań pękła w Szwecji, a nawet w Czechach i na Słowacji. Niestety w Polsce ceny nieruchomości wciąż wspinają się coraz wyżej, jednak po przecenie na zachodzie eksperci wieszczą powrót do wzrostów. Korekta może być już za nami. Ceny mieszkań w Polsce wzrosły o blisko 40% w ciągu ostatnich 4 lat, wynika z danych Eurostatu. Nasz kraj jest w niechlubnym gronie państw, gdzie lokale mieszkalne podrożały najmocniej. Liderem są kraje bałtyckie. Co istotne, żadna europejska gospodarka nie odnotowała spadku cen nieruchomości poniżej zakresu sprzed pandemii. Pomimo przeceny są to poziomy nadal wyższe niż w czwartym kwartale 2019. Jednak spadki były dostrzegalne w kilku gospodarkach Unii w ostatnich kwartałach. Mieszkania potaniały m.in. u naszych południowych sąsiadów w Czechach i na Słowacji. Duże przeceny zauważalne były też w Skandynawii. W Finlandii ceny nieruchomości są tylko o 4% wyższe niż 4 lata temu, choć niedawno zwyżka sięgała 10%. Najbardziej zauważalne spadki są w Niemczech i w Szwecji, gdzie odwróciła się prawie połowa wzrostu cen nieruchomości z ostatnich 4 lat. Niemieckie ceny domów po korekcie o nawet 15% pozostają na dość stabilnym poziomie od kilku miesięcy i są i tak niższe o około 10% niż rok temu. W Szwecji ceny mieszkań wzrosły w trzecim kwartale zeszłego roku po wcześniejszych gwałtownych spadkach. To właśnie w tym kraju obserwowano największą korektę na rynku nieruchomości. Podaję to jako ciekawostkę, bo nie chcę wróżyć dokładnie, jak będzie w Polsce, bo nie wiem, ale warto tego typu doniesienia śledzić, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem mieszkań, a chyba prawie wszyscy są. I kolejno. Obietnica przyspieszenia procesów sądowych i obniżenia kosztów postępowania dla przedsiębiorców niczym światełko nadziei w tunelu wymiaru sprawiedliwości. Już w styczniu rusza w Polsce pionierski projekt Sąd Arbitrażowy wsparty sztuczną inteligencją, gdzie o rozstrzygnięciu sprawy decyduje się w rekordowym tempie 40 roboczogodzin. To obiecująca zmiana, która może odmienić oblicze polskiego systemu sądownictwa. Pomysł na wykorzystanie sztucznej inteligencji w arbitrażu narodził się z potrzeby usprawnienia systemu sądowniczego. Projekt, który otrzymał znaczące wsparcie finansowe od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zakłada stworzenie aplikacji działającej na zasadach sztucznej inteligencji, której celem będzie rozstrzyganie konfliktów pomiędzy przedsiębiorcami w sposób szybki i efektywny. Algorytmy AI mają za zadanie odciążyć arbitrów w wykonywaniu czasochłonnych czynności procesowych. Analiza orzecznictwa podobnych spraw prowadzonych przez sądy powszechne stanie się automatyczna, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na rozpatrywanie sprawy. Może to zmniejszyć obciążenie sądów powszechnych i sprawić, że skomplikowane sprawy będą mogły być rozpatrywane
sterowane z należytą uwagą już przez ludzi. Sztuczna inteligencja nie zastępuje arbitrów, ale działa jako ich zaawansowany elektroniczny asystent. AI dostarcza rekomendacje, korzystając z obszernej bazy danych, co pozwala na bardziej obiektywne i merytoryczne podejście do rozpatrywanych spraw. Arbiter jako człowiek zachowuje ostateczną kontrolę nad wydawaniem wyroku, co zapewnia, że maszyna nie zastąpi ludzkiego osądu i rozsądku. Wprowadzenie sztucznej inteligencji w arbitrażu to przełom, który może wpłynąć na cały system sądownictwa w Polsce. Projekt ENOIC ma szansę nie tylko odciążyć sądy powszechne, ale również zaoferować przedsiębiorcom nową, bardziej efektywną i obiektywną metodę rozstrzygania sporów. Wnioski, które płyną z tego projektu, mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie także w innych obszarach prawa, co otwiera drzwi do dalszej cyfryzacji i modernizacji systemu sądowniczego w Polsce. I to są najlepsze, w sensie najbardziej wydajne obszary do zastosowania AI. Niski szczebel problemów ze specjalistycznej dziedziny, które dotychczas wymagały eksperta, ale ekspert ten robił je z automatu, że tak powiem, tak na podstawie doświadczenia. I to doświadczenie, ten proces nie wgłębiania się w jakieś szczególnie zawiłe niejasności, bo akurat w tej sprawie nie jest to konieczne, spokojnie może być przejęty przez bota, żeby ekspert mógł spędzić czas na czymś bardziej wymagającym i pewnie jeszcze ciekawszym dla samej tej osoby, prawda? Więc super, że takie rzeczy się dzieją. Patrzmy, czy nie pojawiają się tu jakieś problemy, ale po prostu oby tak dalej. No i to tyle. Tradycyjnie zapraszamy do sklepu zależy.pl, gdzie znajdziecie tego typu koszulki, a także kubki i książkę. Link do bonusowej części placówki, jak zawsze, jest poniżej. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.